Siemanko mordeczki pierwszy raz na kanale Tomoden opening Card jurassic world tu jest velo chyba eee, prawdopodobnie to jest blue eee, dinosaur tracker trading cards eee, oryginalne panini I kolekcjonerskie karty z jurassic world a będę używał dzisiaj do openingu nowa składanego Sire Knives. Naprawdę fajny, Kupiłem go w Starachowicach, w Bricomarche. Mają tam akurat, właśnie, stoisko z militaria.pl, a to jest właśnie stamtąd nożyk. Ciach. Czyste cięcie. Jak widzicie. Nie wiem ile trzeba przełożyć kart. Od razu wam mówię. Eee, przeliczmy je. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Eee, sześć kart. Eee, raz, dwa. Eee, przełóżmy dwie. Nie wiem co. E, wiem ile do Pokémon e, Trading Card Game, ale to za chwilę. Na razie e, Jurassic World. E, mamy taki obrazek jakiś. Nie wiem właściwie e, o co tu dokładnie chodzi. Chyba. A, zobaczcie, tu jest po prostu jak teren. I to jest właśnie ten kawałek terenu, na którym mogą różne dinozaury występować. No, dla mnie trochę dziwne, ale może być. Następny jest karta versus T-Rex versus Barytonics. Barito Kolejna karta jest taka półprzezroczysta. Trochę dziwne. Ale co to za dinożar? <grywki> Dinosaur Tracker Ind Indoraptor. Kolejna karta to jest yy, chyba kawałek z yy, tego Zaurusa. Dinosaur Tracker. Tak to się prezentuje na odwrocie nie wiem czy będę w ogóle zbierał te karty kupiłem bo się zainteresowałem nowe karty w ogóle w empiku właśnie były no cóż pożyjemy zobaczymy nic nie obiecuję że będzie z tego seria po prostu taki opening następnie mamy właśnie chyba do tego bardzo możliwe że właśnie to jest tak. To jest akurat y, y, ta y, sama, y, z tej samej serii kart. Y, tylko, że tutaj ta karta ma numer 120. Oj, kurde. Balans bieli się rozjeżdża. A ta karta z tym z tego zaurusem ma numer 125. I kolejny jest no właśnie ten to jest ten pływający, co był właśnie co był właśnie w filmie. No cóż, trochę dziwne karty, aczkolwiek być może kiedyś będę właśnie jeszcze kupował cena za saszetkę dokładnie nie pamiętam ale coś około coś około 5-6 zł także do zobaczenia za chwilkę w openingu tych oto Celestial Storm z Pokemon Trading Card Game do zobaczenia za chwilkę w kolejnym filmie